Dzień dobry, witam wszystkich w podcaście Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Nazywam się Anna Grabowska, są ze mną moje dwie znakomite koleżanki właśnie z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Justyna Podlewska. Dzień dobry. I Katarzyna Katana. Dzień dobry. A spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób dziecko istnieje w prawie i jaki jest jego status, jak to się zmieniało albo może dalej zmienia w czasie, a w szczególności o tym, co jest głównym i podstawowym obszarem zainteresowania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, czyli o dziecku w postępowaniu karnym. Zanim zaczniemy tę rozmowę na dobre, dodam, że realizujemy ten podcast w ramach projektu Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku, który jest finansowany ze środków programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy z funduszy EOG. A teraz chciałabym poprosić moje rozmówczynie, żeby powiedziały kilka słów o sobie i o tym, czym się zajmują fundacji. Zacznijmy, Justyno, bardzo proszę. Ja jestem prawniczką, jestem koordynatorką działu prawnego. W fundacji pracuję 20 lat. Zajmuję się obszarem pomocy bezpośredniej, czyli spotykam się z rodzicami dzieci, które doświadczyły krzywdzenia i to jest taka najważniejsza dla mnie część mojej pracy, ale zajmuję się też obszarem interdyscyplinarności, interwencji, ochrony danych osobowych. Dzięki. Katarzyno? Ja jestem radcą prawnym. W fundacji zajmuję się prowadzeniem działań rzeczniczych, czyli takich, które zmierzają do wprowadzenia pożądanych z punktu widzenia fundacji zmian prawnych. Takim naszym flagowym projektem obecnie, mam nadzieję, że część z Państwa miała może okazję o nim usłyszeć, jest wprowadzenie systemowej analizy przypadków krzywdzenia dzieci, która ma zakładać po prostu badanie braków w systemie, które doprowadziły do tego, że do śmierci dziecka doszło, bo na przykład jakaś służba nie zareagowała. Dziękuję. Myślę, że już to, o czym zaczęłyście mówić, zarysowuje jakieś ogólne ramy naszej rozmowy, ale chciałabym umieścić je w trochę szerszym też kontekście, w trochę szerszym planie, ponieważ podstawowy obszar działania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, czyli ochronę dzieci przed różnymi formami krzywdzenia, wynika bezpośrednio z tego, że dzieciom, tak samo jak każdemu, przysługują pewne niezbywalne prawa. To jest sytuacja, która nie jest z nami od zawsze. Ona jakoś narodziła się w czasie, pojawiła się w czasie i prawa dziecka zostały sformułowane i skodyfikowane stosunkowo niedawno. I chciałabym właśnie zacząć od tego wątku, od tego punktu, to znaczy od takiej prośby o krótkie wprowadzenie, jak do tego doszło, że prawodawcy państwa zaczęły widzieć potrzebę objęcia dzieci ochroną prawną. Może zacznijmy od tego, tak paradoksalnie, ja to lubię mówić, że prawo to, i to chyba w zasadzie Justyno też się ze mną zgodzisz, że każdy prawnik to powie, że bardziej prawo podąża za rzeczywistością niż tą rzeczywistość modyfikuje, tak? Więc ja bym jednak upatrywała początków praw dzieci w XIX wieku i dostrzeżeniu też przez literaturę między innymi, myślę, że ty Aniu nam możesz więcej powiedzieć na ten temat, takiej problematyki jak praca dzieci. Czyli wielokrotnie, nie chcę może powiedzieć niewolnicza, ale też taka miała miejsce ciężka praca dzieci ponad ich siły, często w zamian za zarobek w postaci wyżywienia, tak? I pierwszym aktem prawnym, który taki mi się wydaje istotny z punktu widzenia praw dzieci, to będą konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, która w dwudziestoleciu międzywojennym zajęła się takim dzisiaj troszeczkę niewyobrażalnym dla nas tematem, jako określenie najniższego wieku, od jakiego dzieci mogą pracować w przemyśle. To jest 1919 rok i wtedy mówimy o 12 roku życia, tak? Czyli poniżej 12 roku życia. Samo tutaj pozwolę sobie wtrącić, że sama fraza wiek, od którego dzieci mogą pracować w przemyśle, jak dla mnie robi piorunujące wrażenie, ale to też pokazuje, jak daleką drogę przeszliśmy i że to, co teraz wydaje nam się czymś zupełnie naturalnym i oczywistym, czyli to, że dzieci zgodnie z prawem nie mogą pracować zarobkowo, nie jest to zgodne z prawem, rzeczywiście jeszcze sto kilkadziesiąt lat temu właśnie to było normą. I teraz też a propos literatury, to pewnie przypominają się nam wszystkim powieści E. Dickensa i polskich autorów właśnie te XIX-wieczne, chociażby opisujące rzeczywiście pracę dzieci jako normę społeczną. I to rzeczywiście taką pracę tragiczną wielokrotnie. Dlatego też ja, jakby podoba mi się to, co powiedziałaś, bo to prawda, na dzień dzisiejszy brzmi to dla nas troszeczkę abstrakcyjnie, jednak tak dokładnie te akty były sformułowane, minimalny wiek pracy dzieci i warunki, tak, że ta praca nie mogła być ponad siły, nie mogła być niebezpieczna. W niektórych krajach ten wiek był troszeczkę wyższy, wynosił 14 lat. Potem kolejne konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczyły po prostu innych gałęzi przemysłu, czyli były to na przykład przemysł morski, czy też
jakby inne usługi, tak, niezwiązane z gałęzią przemysłową. I to byłby taki początek, tak? Dodam tylko do tego, bo tak jak słuchałam cię, to bardzo ciekawe mi się wydaje, że pokazałaś, że prawo zauważyło dzieci, które w rzeczywistości były po prostu wykorzystywane do niewolniczej pracy, ale też XIX wiek to jest taki wynalazek dzieciństwa. To też jest bardzo ciekawe, że nie mieliśmy tego. Wcześniej dzieci były traktowane jak mali dorośli. To jest bardzo ciekawe. Przywołałeś tu literaturę. Ja też powiem, że na obrazach na przykład widzimy dzieci w XVII, XVI wieku nie ubrane w stroje adekwatne, jakieś dostosowane do nich, tak jak teraz mamy cały przemysł, tylko to były miniaturowe stroje dorosłych, czyli dzieci jako mali dorośli, czyli ci mali dorośli wykonywali te prace, które były tak samo ciężkie, niedostępne dla ludzi o większych gabarytach, to słynne czyszczenie kominów w Anglii i ta śmiertelność dzieci, więc to rzeczywiście wiąże się z zauważeniem dziecka jako szczególnego podmiotu w prawie, w życiu, w rzeczywistości, którego, i tu od razu jest to, co towarzyszyć nam będzie, mam nadzieję, w naszej rozmowie, czyli że dziecko od razu stało się podmiotem ochrony. W takiej sytuacji właśnie spotyka nas II wojna światowa. Oczywiście w tym przykrym czasie mamy swoje osiągnięcia przede wszystkim naukowe, pedagogiczne. Jakby tutaj na ten moment nie możemy zapomnieć o Januszu Korczaku, który bardzo dużo w zasadzie dał podwaliny nie tylko pod samą naukę, ale też pod akty prawne, o których za chwilę. Jego słynne, tutaj skrócone troszeczkę i może uproszczone przeze mnie powiedzenie, nie ma dzieci, są ludzie, tutaj w zasadzie oddaje wszystko to, co się zadziało później. Po II wojnie światowej pierwsza oczywiście uwaga państw świata jakby skupiła się na tym, żeby w zasadzie z tego kryzysu człowieczeństwa wyjść. Mamy deklarację praw człowieka, mamy formowanie się Organizacji Narodów Zjednoczonych, takiej następczyni nie do końca doskonałej Ligi Narodów, która też już Liga Narodów, mówimy, znowu wrócę na chwilę do dwudziestolecia międzywojennego, ona też wydała deklarację praw dziecka. Tak zwana deklaracja genewska z roku 24 zakładała, że dziecku należy udzielić pomocy, tak? Chore dziecko należy wyleczyć i dziecku ogólnie należna jest pomoc i wsparcie i nie należy go z jakiegokolwiek powodu dyskryminować w otrzymaniu tej pomocy. Organizacja Narodów Zjednoczonych pokusiła się o deklarację praw dziecka w roku 59. Jej treść była mniej więcej podobna, czyli taka kierunkowa. Wyznaczała po prostu kierunki, w których mają podążać państwa. I tutaj pojawia się rola Polski, ponieważ Polska zakładała, że może uda się w roku 79 stworzyć taki międzynarodowy akt prawny, już tym bardziej na tamten moment obowiązujący, bo deklaracja jest dokumentem kierunkowym, który po prostu powoduje, że państwa deklarują coś, tak? One deklarują, że będą się starać, żeby im wyszło. Tak to mniej więcej można jakby podsumować, a konwencja to już jest taka prawdziwa umowa międzynarodowa, która po okresie wskazanym w jej treści wiąże i można sprawdzać realizację tejże umowy. No i mamy rok 78, Polska występuje z taką propozycją. Niestety nie spotkała się ta propozycja z aprobatą. Z jakiego to też powodu? Znowu kolejny etap rozwoju społecznego, czyli nie każde państwo było gotowe w ogóle, żeby takie podstawowe prawa dziecka zagwarantować, że będzie je spełniać, tak? Nie było ze względów różnorakich, ze względów biedy przede wszystkim, ze względów z poziomu rozwoju, że nie będzie w stanie zapewnić na przykład prawa do edukacji dziecka, kiedy nie może mu zapewnić prawa do życia niejednokrotnie, bo te konflikty w tamtych czasach no, były wszędzie praktycznie. Więc musiało upłynąć kolejne 10 lat. Tutaj wspomnę o sobie pana profesora Adama Łopatki, który jakby kierował takimi pracami opracowania konwencji w ramach ONZ, taką jakby grupą roboczą. I ta grupa robocza pokusiła się o co najmniej dwa projekty konwencji przed rokiem 89, aż w końcu powstał ten projekt ostateczny i on na dzień dzisiejszy jest aktem, najszerzej ratyfikowanym aktem prawa międzynarodowego, który to akt nie został w zasadzie podpisany tylko przez dwa państwa. Mówisz teraz, Katarzyno, o konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1989 roku. Czy warto coś dodać do tego, jakie znaczenie miał ten właśnie akt prawny? Może ja bym powiedziała nawet nie miał, a ma. Tak? Tego słowa tutaj bym się troszeczkę jakby uczepiła, ale z tego względu, że jest to akt prawny żyjący.
I w ubiegłym roku, już w ubiegłym 21, z lekkim opóźnieniem spowodowanym pandemią, ale mieliśmy okazję oglądać sprawozdanie Polski z wykonania konwencji o prawach dziecka. Jest to sprawozdanie regularne, tak? I to sprawozdanie, jego prowadzenie wymaga sama treść konwencji. Jest takie ciało jak Komitet Praw Dziecka, który to komitet regularnie każde państwo, które ratyfikowało ten dokument, sprawdza, czy aby na pewno przestrzega zobowiązań na siebie tam przyjętych, bo to, podkreślę po raz kolejny, nie jest to deklaracja, nie jest to takie założenie, że będziemy się starać bardzo, żeby do tego doszło, tylko to jest faktyczny akt, który może być niekiedy, na przykład może być podstawą skargi do Trybunału Praw Człowieka. To akurat Trybunał Praw Człowieka jest mechanizmem typowo europejskim, ale jak najbardziej jest dozwolone powoływanie w treści takiej skargi poza przepisami krajowymi, poza przepisami europejskimi, jest możliwe powoływanie się na treść konwencji i na jej naruszenie. Znaczenie konwencji jest też bardzo, bardzo różnorakie, ponieważ ona tam dość szczegółowo rozwija prawa dziecka, które w tamtym początkowym okresie, o którym rozmawiałyśmy, pewnie byłyby niewyobrażalne, jak chociażby prawo do pokojowego wyrażania opinii, tak? Czyli tutaj wchodzimy na taki grunt podmiotowości, którą my w fundacji staramy się tu bardzo promować, tak? Podmiotowość dziecka wydaje mi się, że jest w konwencji bardzo silnie wypuklona. Myślę, że Justyna, zgodzisz się ze mną? Tak, zdecydowanie się zgadzam. Tutaj prawo do edukacji, które jeszcze nie we wszystkich krajach świata na przykład jest respektowane. Ale też takie prawa, które świadczą o tym, że poważnie traktujemy dziecko i ta podmiotowość jest czymś realnym, a nie tylko czymś, co deklarujemy, czymś takim z góry. Prawo do tajemnicy korespondencji, prawo do odpoczynku. I też dla mnie to przyjęcie konwencji, to co mówisz, Kasiu, że tylko większość państw ją zaakceptowała, w zasadzie tylko dwa państwa są z konwencją na bakier, to jest taki punkt zwrotny od tego momentu, kiedy rzeczywiście możemy liczyć ten czas podmiotowości dziecka i dziecka jako szczególnego podmiotu prawa, zauważenia dziecka w ogóle w prawie. Co ciekawe też, od tego czasu właściwie we wszystkich, przynajmniej tutaj w Polsce, ale mamy lekcje, dzieciaki się uczą o swoich prawach, są lekcje dotyczące konwencji. I to jest bardzo ciekawe, z czym przychodzą do domu. Na przykład moi synowie przyszli z taką informacją, że mamy prawo do odpoczynku, mamo. To jest bardzo dla nas ważne. Mamy prawo do odpoczynku, ale naprawdę mamy, ale bardzo to jest ciekawe, mamy bardzo dużo materiałów graficznych, bardzo interesujących, pokazujących te prawa dziecka, pokazujących w tym życiu społecznym, nam dorosłym, że dziecko ma takie same prawa jak my. Ja tu może dołożę taką troszeczkę tą przysłowiową łyżkę dziegciu, bo naszą rozmowę zaczęłyśmy od tego, że prawda, w XIX i początkach XX wieku w ogóle rzeczą normalną, że tak powiem, troszeczkę w cudzysłowie, była praca dzieci, tak? Czyli osób powyżej 12 roku życia, to było to osiągnięcie na tamten moment. Teraz jesteśmy w XXI wieku i musimy jakby tutaj podkreślić, że problemem wciąż, mimo tego wciąż jest na przykład sytuacja tak zwanych dzieci żołnierzy, tak? Czyli rekrutowania dzieci do konfliktów zbrojnych, co pomimo upływu tak dużego czasu, względnego pokoju przynajmniej na naszym kontynencie, wydaje nam się niewyobrażalne, ale to się dzieje, tak? I dopiero w roku 2000 gdzieś przyszedł taki konsensus, że państwa zdecydowały się protokół fakultatywny podpisać, który tego udziału dzieci żołnierzy zabrania, tak? Ale ile lat później, ile lat w ogóle po zakończeniu największego konfliktu takiego w dziejach w zasadzie miało to miejsce. Dopiero mówimy o roku 2000 i to mimo wszystko, że to się dzieje cały czas, tak? Ten problem wciąż funkcjonuje i nie każdemu państwu udało się temu udziałowi dzieci żołnierzy w konfliktach zbrojnych zapobiegać. To tutaj chciałabym tą łyżkę dziegciu osłodzić, bo z kolei tak w tym przykładzie, który podałaś, też słyszę, że konwencja jest punktem wyjścia do szukania w rzeczywistości społecznej, kulturowej, w ogóle już świata, takich elementów, gdzie prawa dziecka nie są jeszcze respektowane, albo takich obszarów, gdzie dzieci są wykorzystywane i inicjowania, tak jak mówisz, podpisywania protokołów kolejnych i porządkowania tej rzeczywistości. Czyli mamy taki wzorzec SEVR, czyli miarkę, do której się odnosimy w zakresie tego właściwego, odpowiedzialnego traktowania dzieci.
też w dobie, powiedziałabym, nowej wędrówki ludów i problemu imigrantów, prawa dziecka do tożsamości kulturowej, do korzeni, do tożsamości etnicznej, do znania swoich rodziców, które są zapisane w konwencji, nabierają też zupełnie nowego znaczenia i wysuwają się być może na plan pierwszy. Mhm. Natomiast tak jeszcze wracając do naszego polskiego kontekstu i do tego, o czym ty, Kasiu, wspomniałaś, czyli do tego zeszłorocznego raportowania Polski, a także później zdawania sprawy z tego, w jakim stopniu realizujemy konwencję my jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych, to jest też taki proces ciągłego monitorowania. Sprawdzanie przez ONZ sytuacji, realnej sytuacji w Polsce odbywa się systematycznie. My jako kraj pokazujemy, jak wygląda sytuacja u nas, jak wygląda realizacja praw dzieci u nas. Następnie otrzymujemy od Komitetu Praw Dziecka wytyczne, jakieś pola do poprawy i to też jest taki bieżący monitoring i potrzeba ciągłego pamiętania, realizowania i poprawiania tych obszarów, które jeszcze wymagają poprawy. Zgadza się, ale też warto wspomnieć, że sam komitet zwraca uwagę na to też, co się udało. Tak? Mhm. To nie jest tylko w ten sposób, że komitet wyciąga braki. On oczywiście bardzo uważnie zbiera informacje od wszelkich możliwych zainteresowanych podmiotów w danym kraju, bo mówiliśmy o raportowaniu Polski. Niedługo komitet się będzie musiał zmierzyć z raportowaniem Afganistanu, tak, który jest w sytuacji wysoce kryzysowej, tak mówiąc dość eufemistycznie. I w trakcie takiego badania sytuacji w kraju komitet zbiera informacje od NGO-sów, od Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu podobnego do niego, jeżeli taki funkcjonuje w danym kraju. Może zbierać od parlamentarzystów, może zbierać od, w zasadzie od każdego, kto ma ochotę przedstawić mu swoje zdanie, z tym też zastrzeżeniem, że naturalnie głos jakby zbiorowy jest silniejszy, tak? Więc w momencie przedstawiania zdania do takiego w procesie raportowania warto, żeby organizacje pozarządowe na przykład starały się to robić wspólnie. Mhm. Dzięki. Konwencja była umową międzynarodową, a 8 lat później, w 1997 roku, została uchwalona Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. No i w sposób oczywisty tam też jest mowa o prawach dziecka. Czy jeśli chodzi o naszą konstytucję, to wystarczy takie stwierdzenie, że ona jest płynną kontynuacją konwencji, czy też są tam zapisy, na które szczególnie należałoby zwrócić uwagę, Justyno? Zdecydowanie są zapisy, na które warto by zwrócić uwagę. Konstytucja jest w tych czasach dokumentem prawnym, na który zawsze warto zwrócić uwagę. Istotny jest artykuł, który mówi bezpośrednio o podmiotowości dziecka i to ma swoją wagę, ponieważ konstytucja jest takim aktem prawnym, który jest, jak ja się uczyłam na studiach, to mówiono, że jest to po prostu szkielet państwa, że jest to ten szkielet, na którym mięśnie, tkanki, organy później są zawieszane, czyli cała reszta systemu prawnego jest zawieszana. I jeśli ten akt prawny wspomina o jakiejś instytucji prawnej czy o osobach, no to ma to swoją rangę. Wspomina o dziecku. Mówi, że dziecko ma prawo do ochrony przed wyzyskiem, przed demoralizacją i przed krzywdzeniem. Mówi o tym, że dziecko bez opieki zasługuje na pomoc państwa, że jest to obowiązek państwa. I przede wszystkim, co chyba dla nas prawników pracujących w fundacji, ale myślę, że dla wszystkich prawników pracujących z dzieckiem jest najważniejsze, mówi o tym, że dziecko ma prawo wypowiadania się w swoich sprawach go dotyczących. Co więcej, że w miarę możliwości instytucje czy osoby, które słuchają dziecka, mają to zdanie dziecka uwzględniać. I to, że jest to zapisane w konstytucji, wydaje mi się, ma ogromną wagę i że to jest taki milowy krok, który pokazuje nam podmiotowość dziecka właśnie, tak bezpośrednio, że nie jest już to jakieś zagadnienie, tylko po prostu mamy słuchać dziecko. Te przepisy konstytucji przekładają się również na inne zapisy prawne, na kodeks rodzinny i opiekuńczy, w którym rodzice mają wysłuchiwać dziecko w sprawach go dotyczących, a myślę, że w relacji rodzice-dzieci wszystkie rzeczy dotyczą, wszystkie obszary mogą dotyczyć dzieci i zawsze warto dzieci wysłuchać. I też mają obowiązek uwzględniania ich rozsądnego zdania w zależności od ich rozwoju i możliwości. Kodeks postępowania cywilnego, który mówi o tym, jak sądy mają rozpatrywać sprawy, nakazuje sądom wysłuchiwać dzieci w sprawach ich dotyczących i też uwzględniać ich zdanie. Jest jeszcze ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która zajmuje się dziećmi pozostającymi bez opieki, którym właśnie państwo powinno opiekę zapewnić, czyli pieczę zastępczą. I to jest dla mnie bardzo wartościowe, że w tej ustawie również jest zapisane, że dzieci powinny się wypowiadać właśnie w tej sytuacji, kiedy znajdują się bez opieki. Wydaje mi się, że to bardzo taki ważny moment.
No oczywiście pozostaje pytanie, jak jest to realizowane i tu pewnie byśmy mogły 10 podcastów przeprowadzić. Niemniej jednak te zapisy są niezwykle istotne. Dzięki. A jak należy rozumieć to określenie o wysłuchiwaniu rozsądnego zdania dziecka? No, zadałaś nam bardzo podstępne pytanie tam prawniczkom. Nie wiem, co ty, Kasiu, tutaj powiesz, ale ja myślę sobie o tym, że to nam mówi, po prostu słuchajmy dzieci, rozmawiajmy z nimi, dowiadujmy się o ich opinie, bez względu na ich wiek. Dzieci nie są, nie chronimy ich poza ich głowami. Aha. Nie chronimy ich lepiej wiedząc, co jest dla nich dobre. I w zależności od tego, czy dziecko ma 10, czy 15, czy 12 lat, czy 18, czy 17, jeśli bym tu wymieniła, to pewnie każdy z Państwa, który słucha, by powiedział, sam by przedstawił definicję, jak uwzględniać rozsądne życzenia dziecka. Ale też nie kierujmy się tylko i wyłącznie wiekiem, kierujemy się rozwojem umysłowym, psychicznym, stanem zdrowia kierujemy się. Są zapisy doprecyzowujące, niemniej jednak ważne jest to zdanie dziecka i jego informacja o tym, czego potrzebuje, o potrzebach dotyczących stabilizacji, wychowania, bezpieczeństwa, funkcjonowania. I ja pozwolę sobie jeszcze tutaj wtrącić na chwilkę, troszeczkę wrócić do samej konwencji, bo ona też jest w konstytucji zakotwiczona, bo konstytucja zakłada, że w ogóle akt prawa międzynarodowego ratyfikowany za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, tak też miało miejsce z konwencją, to on w ogóle jakby obowiązuje przed jakimikolwiek ustawami, innymi aktami prawnymi prawa krajowego. Dlaczego o tym mówię teraz, o tej konwencji? Bo mamy jeszcze, sami mierzymy się w Polsce troszeczkę z tą podmiotowością, tak trochę może o dziecka obrazowo powiem, że boksujemy, tak, bo jest też protokół, kolejny protokół fakultatywny do konwencji, który zakłada, że w ogóle dzieci same będą mogły składać skargi do Komitetu Praw Dziecka. I ten właśnie protokół, to on jest tak naprawdę, jako protokół jest trochę kolejną umową międzynarodową. Został przez Polskę podpisany, nie jest jeszcze ratyfikowany, ponieważ nadal te wątpliwości gdzieś tam istnieją i nadal nie cieszy się to aż tak dużym poparciem, żeby dzieci mogły same te skargi składać właśnie do komitetu. Jest to temat wielowątkowy, trudny, ale wróćmy już do naszego porządku prawnego. No dobrze, a teraz przechodząc do działalności Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, czyli do takiego sedna tego naszego spotkania, to chciałabym, żebyśmy porozmawiały trochę o tym, jak wyglądała działalność Fundacji w czasie, bo to jest 30-letnia historia, którą można opisać na wiele sposobów, między innymi jako historię starań o respektowanie praw dzieci, szczególnie tych dzieci w najtrudniejszej sytuacji, to znaczy dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, które siłą rzeczy uczestniczą w procedurach karnych. I Justyno, chciałabym ciebie zapytać, jakie są takie punkty milowe, najważniejsze momenty w tej historii? Widziałam, że jeśli powiem o tych 20 latach, to jakoś to się odbije w rozmowie. Te punkty, tak jak Kasiu powiedziałaś, że rzeczywistość coś zauważa, a za nią podąża prawo, to pewna grupa specjalistów w 1991 roku zauważyła, że w ogóle w Polsce nie mówi się o temacie krzywdzenia dzieci. O krzywdzeniu fizycznym, o krzywdzeniu psychicznym i przede wszystkim o krzywdzeniu seksualnym, o wykorzystywaniu seksualnym. I ta grupa specjalistów, w której byli psychologowie, socjologowie, też zaplątał się prawnik, pomyślała, że właśnie tym obszarem chce się zająć. I dlatego naszym głównym celem działania, to z czego fundacja wyrosła, to jest właśnie ten obszar objęcia opieką dzieci, które były ofiarami krzywdzenia, a w rezultacie tego ofiarami przestępstw, a w rezultacie tego zostały zaangażowane w procedury karne, były świadkami, były pokrzywdzonymi. I ta historia fundacji i historia dziecka pokrzywdzonego przestępstwem zapętla się nam bardzo ładnie, ponieważ to, co my na początku oferowaliśmy dzieciom, to pomoc psychologiczna, ale szybko zorientowaliśmy się, że niezbędne jest tutaj wsparcie prawne, jak również zmienianie sytuacji dzieci w prawie, ponieważ były one traktowane jak zwykli świadkowie, czyli kilkukrotnie przesłuchiwane na sali sądowej. To było bardzo trudne. Widzę tutaj pewną analogię do początku naszej rozmowy, a mianowicie coś takiego, że polskie prawo też nie rozpoznawało dzieci jako dzieci z ich specyficznymi potrzebami, wrażliwością. Doskonale to ujęłaś. Doskonale to ujęłaś. Na pewno prawo i postępowanie karne dzieci nie widziało i nie ujmowało ich. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, to czym wcześniej chwileczkę mówiliśmy, funkcjonował, wysłuchanie nie. Ale rzeczywiście to jest doskonała puenta. Polskie prawo nie zauważało dzieci i tutaj z przyjemnością mogę powiedzieć, że fundacja brała udział w zauważaniu dzieci przez prawo.
a skupiało się to w formie działań na rzecz wprowadzenia specjalnego trybu, specjalnych warunków przesłuchania dla dziecka. I zaczęliśmy właśnie od tego, żeby pokazać specjalistom, prawnikom, że dziecko jest szczególnym świadkiem, że wymaga szczególnego traktowania, że doświadczenie takie jak przemoc fizyczna, jak przemoc seksualna, to jest doświadczenie traumatyczne, a jednocześnie udział w procedurach prawnych, później bycie świadkiem, to kolejne doświadczenie traumatyczne i że tutaj pomoc dziecku wymaga zmiany postawy i zmiany przepisów prawa. I 2003 rok to jest taki pierwszy, czy też kolejny, bo pierwszym było powstanie fundacji, rzecz jasna, kamień milowy, gdzie wprowadzono pierwsze przepisy ochronne, pierwszy specjalny tryb przesłuchania, artykuł 185a Kodeksu Postępowania Karnego i specjalne przesłuchanie dzieci do 15 roku życia pokrzywdzonych przestępstwami seksualnymi. Później te przepisy się rozwijały, również działalność fundacji się rozwijała, nasze działania w tej chwili, które prowadzi Kasia, rzecznicze i lobbingowe, wtedy jeszcze takie pierwsze działania skupiły się wokół tego, żeby wprowadzić do prawa pokój przesłuchań. Pierwszy pokój przesłuchań, nie zapisany w prawie, ale fizycznie istniejący, był w naszej pierwszej siedzibie na Walecznych 59. I dzięki niezwykłym ludziom, zarówno specjalistom z fundacji, ale też prokuratorom, i sędziom, którzy zaangażowali się i którzy odważyli się przesłuchiwać w ten sposób, dzieci były najpierw przesłuchiwane w ten sposób, a potem zostały wprowadzone te przepisy, ponieważ później to są kolejne lata, kolejne zmiany przepisów i wprowadzenie szerszej kategorii dzieci, szerszej kategorii przestępstw, których pokrzywdzone dzieci mogły też doświadczać takiego przesłuchania i wreszcie przesłuchanie w odpowiednich warunkach, czyli określenie przez prawo, jak powinien wyglądać tenże pokój przesłuchań, czy też niebieski pokój, bo tak pod taką nazwą funkcjonował, ale już używamy prawidłowej nazwy przyjazny pokój przesłuchań. Kolejne kroki to też takie myślenie fundacyjne i wyprowadzanie go na zewnątrz fundacji do specjalistów pracujących z dzieckiem, czyli pomysł na interdyscyplinarną pracę dzieckiem w jednym miejscu, czyli centra pomocy dziecku, czyli dziecko, które doświadczyło krzywdzenia, a wokół niego skupiajmy się jako specjaliści w jednym miejscu, psychologowie, prawnicy, psychiatrzy, lekarze, prokuratorzy, a nie, że dziecko pielgrzymuje z rodziną od jednej instytucji do drugiej. No i oczywiście odpowiednia reprezentacja dziecka, czyli kurator procesowy. I to wszystko, co działo się w prawie, zapętlało się z historią fundacji, z naszym rozwojem, naszymi kampaniami społecznymi, naszą próbą wpłynięcia zarówno na świadomość społeczną, jak i na przepisy prawa. Mhm. Bardzo bogate i zróżnicowane jest to spektrum, które zarysowała Justyno. Ja proponuję zacząć od tematu przyjaznego przesłuchania dzieci. To jeszcze tylko powiem, że ciekawe jest to, na co zwróciłaś uwagę, że na początku była praktyka i działalność fundacji, która zainicjowała, sprawdziła jakieś rozwiązanie, a później dopiero zmiany w prawie, które to usankcjonowały i wprowadziły obowiązek przesłuchiwania dzieci w tym szczególnym trybie. No i następnie, jako że zmiany w prawie zaszły, to stała się to praktyka ogólna. A więc zaczynając od przyjaznego przesłuchania, chciałabym dopytać o parę szczegółów. To znaczy, jak wyglądały przesłuchania dzieci, gdzie się odbywały, zanim wprowadzono te przepisy, czyli przed 2003 rokiem i na czym polega ta zmiana, która została zainicjowana przez fundację? Wychodzimy od tego, co powiedziałaś, Aniu, czyli od tego, że prawo nie zauważyło dziecka jako kogoś, komu należy się specjalne traktowanie. Czyli jeśli państwo sobie wyobrażą teraz, że ukradziono państwu samochód, to państwo się zgłaszają na policję, rozmawiają o tym z policją. Policja oczywiście intensywnie poszukuje samochodu i sprawców, tutaj się uśmiecham. Następnie, jeśli zostaną złapani, sporządzany jest akt oskarżenia, prokurator sporządza akt oskarżenia, zbiera dowody, być może jeszcze raz państwa przesłuchuje, bo konieczne są państwa zeznania. Ale oczywiście prokurator ten akt oskarżenia kieruje do sądu, no bo w Polsce skazać człowieka, obywatela może tylko sąd. W sądzie również odbywa się postępowanie dowodowe, czyli po raz kolejny państwo tym razem idą do sądu, na sali sądowej stają przed wysokim sądem i składają zeznania. No i dokładnie tak samo było z dzieckiem, z tym, że dziecko nie doświadczyło kradzieży samochodu, tylko doświadczyło przemocy, na przykład ze strony najbliższych, doświadczyło wykorzystywania seksualnego. I o tychże sprawach musiało wielokrotnie opowiadać obcym ludziom w wielu różnych miejscach, w fatalnych warunkach. No właśnie i teraz na scenie pojawia się Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i te przesłuchania w przyjaznych warunkach, które następnie zostały skodyfikowane w prawie. I powiedzmy teraz może, jak zgodnie z tymi zmianami powinno wyglądać przesłuchanie i czemu ta szczególna ochrona ma służyć.
Pierwsze, co zauważyliśmy w fundacji, to, że ważne byłoby miejsce i zaproponowaliśmy ten przyjazny pokój przesłuchań. Też nie ukrywam, że posiłkowaliśmy się doświadczeniami innych krajów, które już wcześniej wprowadziły bezpieczne czy przyjazne pokoje przesłuchań, czy przesłuchanie wyprowadzały z sądów. Mhm. Stanami Zjednoczonymi i rozwiązaniami skandynawskimi. A dlaczego to jest ważne, żeby przesłuchanie nie odbywało się w sądzie? A jeśli nie w budynku sądu, to gdzie najlepiej? Nie wiem, jak państwo czują się w sądzie, ale ja, mimo że jestem prawnikiem, czuję się onieśmielona, jak są też sądy budowane. Jeśli spojrzymy sobie na sąd, który przez lata nam służył na Solidarności, to jest to wielki budynek, ponury, ciemny, wielopiętrowy, wysoka kolumnada, wysokie schody, wysokie drzwi, ciemne kolory. Ja to porównuję do takiego bycia na scenie, zaproszenia, jakbyście państwo siedzieli na widowni, nagle ktoś powiedział, proszę teraz wejść na scenę i zacząć grać. To tak to porównuję. Nie znam roli, nie znam współaktorów, publiczność nie wiem, czy zacznie klaskać, czy w ogóle jest, i mam powiedzieć o najintymniejszych albo najbardziej tragicznych czy trudnych doświadczeniach, jakie mnie spotkały. I myślę, że jeśli wstawimy na to miejsce dziecko, to chyba nie muszę dalej jakby państwu obrazować tego, jak to może wyglądać. Więc po pierwsze wielokrotność, a po drugie właśnie nieprzyjazne miejsca i też dorośli, no nieprzygotowani dorośli prawnicy, no bo jak mieli być przygotowani do przesłuchiwania, do nawiązywania relacji ze świadkiem, małoletnim, ale też każdym innym świadkiem, innym niż standardowo funkcjonujący dorosły człowiek. Mhm. Więc to było bardzo, bardzo trudne. No i to miejsce, najpierw to ważne było dla nas to wyprowadzenie i ten przyjazny pokój na Walecznych, czyli dwa pokoje i w jednym pokoju dziecko z sędzią, a w drugim pokoju cała reszta tych prawniczych wnętrzności, inne osoby, które biorą udział w przesłuchaniu. Potem stwierdziliśmy, że rzeczywiście warto jest w odpowiedni sposób przesłuchiwać dziecko, w odpowiedni sposób z nim rozmawiać i odpowiednie osoby, czyli ukonstytuował się ten sędzia, no bo to się nie dało ominąć, prawda Katarzyno, nie daje się, niektórych rzeczy nie można w prawie ominąć, no i rzeczywiście w Polsce ta zasada bezpośredniości dowodu i tego, że sędzia skazuje, jest niezwykle ważna, no i służy w ogóle państwu prawa. Więc sędzia z psychologiem, żeby i dziecko czuło się bezpiecznie, ale żeby można było też ocenić funkcjonowanie dziecka i jego zeznania. I taki tryb jest zapisany właśnie w tym momencie i służy, ja nazywam to wszystkim dzieciom do 18 roku życia, chociaż mamy podział na do 15 i do 18 i tam różne warunki oraz mamy też sytuację świadka, samego świadka, który tylko coś widział lub dziecka, które jest jednocześnie pokrzywdzonym i z tego tytułu jest świadkiem, mamy rozróżnienie. Mhm. Jako, że jakby w samym podcaście posługujemy się głównie głosem, więc ja trochę do państwa wyobraźni chciałabym przemówić, jak, jakby dopowiadając to, co Justyna przedstawiła, czyli proszę sobie wyobrazić, w sądzie też mamy do czynienia z konwojami, tak? Konwojami osób, które są tymczasowo aresztowane lub z innych względów są przywożone do sądów z więzień i aresztów. I w tym momencie taka osoba jest jedna, niekiedy więcej, konwojowana przez funkcjonariuszy policji. I to ten obraz zderzmy sobie z pokojem przesłuchań, który znajduje się w siedzibie fundacji, który jest pokojem, sam pomieszczeniem jasnym. Meble są dostosowane do wieku każdego dziecka, są jasne, jakby też nie wpływają na tok jego rozumowania, ale też to pomieszczenie ja bym nazwała neutralnym przede wszystkim, jednocześnie gwarantującym zebranie naprawdę solidnego, dobrze nagranego materiału dowodowego, ale nie wpływającego w jakikolwiek sposób traumatyczny na jakby na pamiętanie przez dziecko tego wydarzenia. Bo to, co było dla nas bardzo ważne, to pokazanie, że my, wiem, to nie jest tak, że psychologowie albo tacy zwariowani prawnicy, którzy są odrealnieni, nie mają kontaktu ze salą sądową, chcieliby nagle wyjąć przesłuchanie z dziecka, zrobić z niego jakąś szczególną czynność, która w ogóle nie będzie skuteczna w postępowaniu i na przykład obniży się na przykład możliwość sprawdzenia wszystkich okoliczności czynu, czyli obniży się w ogóle wykrywalność przestępstw. Właśnie temu chcemy tutaj, to jest bardzo dla nas ważne, żeby powiedzieć, że to te dwie tutaj rzeczy, ochrona dziecka i wiarygodny materiał, obszerny, wiarygodny materiał dowodowy, absolutnie idą ręka w rękę tutaj. To są dwa cele, które paradoksalnie dużo lepiej zrealizujemy w przyjaznym pokoju przesłuchań, które opisała Kasia, niż na sali sądowej. Bo dziecko przygotowane do tej czynności, zapoznane wcześniej na przykład z przyjaznym pokojem przesłuchań, czujące się w miarę swobodnie i tak w tej stresującej sytuacji, my tylko mówimy o obniżeniu poziomu lęku. Zeznające w obecności psychologa, który nawiąże z nim częściej kontakt, sędziego, który przez psychologa jest przygotowany i który wie w idealnej sytuacji, zapoznany jest z aktami i wie, jak funkcjonuje dziecko, na przykład jeśli dziecko prezentuje jakieś szczególne potrzeby, czy jakiś rodzaj objawów spowodowanych z formą krzywdzenia.
I to dziecko po prostu swobodnie i w pełny sposób zeznaje, zdobywa wiarygodny materiał dowodowy, który obfituje w dużą ilość szczegółów, którą można skonfrontować z innymi dowodami, na której podstawie po prostu dochodzi do wykrycia okoliczności przestępstwa i samego przestępcy. To ja może, Justyna, podpytam, żebyś jakby rozwinęła kwestię tego przygotowania, bo wiem, że to budzi też kontrowersje wśród profesjonalistów, adwokatów, radców, prokuratorów, sędziów. Więc warto, żebyśmy już może na ten moment to rozwinęły i doprecyzowały. Żebyśmy odczarowały to przygotowanie do przesłuchania, bo pewnie wyobrażamy ją sobie prawnicy, że jak w amerykańskim filmie po prostu jedna ze stron bierze świadka i tak go urabia, tak go szykuje, że on po prostu zeznaje to, co ma do powiedzenia. Nic bardziej mylnego, absolutnie tak nie jest. Albo zeznaje, przepraszam, albo zeznaje to, co ktoś chciałby mu zasugerować, skoro to jest takie przygotowanie tak. przez psychologa, prawda? Może być taka obawa, że to może wpłynąć jakoś na właśnie na treść zeznań i sprawić, że one będą nierzetelne i właśnie. To jeszcze bardzo ważne. Jeszcze jeden bardzo ważny wątek poruszyłaś. Jedno to, co ty powiedziałaś, Kasiu, a drugie to, że przygotowanie do przesłuchania albo też kontakt z dziecka z psychologiem przez wielu prawników, ale też czasami wiele osób, no wielu sprawców bywa używane jako forma tego, że ktoś dziecku zasugerował krzywdzenie, albo dziecko konfabuluje, albo dziecko wymyśla. No dziecko nie wymyśla krzywdzenia. Dziecko oczywiście w zależności do wieku może dostarczyć nam mniejszej lub większej ilości szczegółowych informacji, ale dziecko nie konfabuluje, to na pewno. Natomiast to jest sytuacja przygotowania, to jest sytuacja, w której my, tak jak mówią nasi psychologowie, obniżamy poziom lęku i napięcia dziecka przed nieznaną sytuacją. To nie jest wiedza tajemna, w jaki sposób odbywa się przesłuchanie, że kto będzie brał udział w przesłuchaniu, w jakim pokoju będzie. To, co możemy w fundacji zaproponować w ramach przygotowania, to jest spotkanie z psychologiem rodzica i dziecka, który pokazuje pokój przesłuchań, opowiada o tym, kto będzie w którym pokoju będzie dziecko, informuje go o tym, że jeśli ma potrzeby odpoczynku czy potrzeby wyjścia do toalety, to może ją zgłosić. Sprawdza, czy też rozmawia z dzieckiem o tym, czy dziecko rozróżnia prawdę od kłamstwa. I to są, ćwiczy z dzieckiem narrację, ale ćwiczy z dzieckiem narrację na sytuacjach zupełnie neutralnych, czyli patrzy, jak dziecko relacjonuje i opowiada. Mhm. Ćwiczenie narracji, jak pokazują amerykańskie doświadczenia, wspomaga wartość dowodową materiału o kilkanaście procent. Mhm. Więc nie zahaczamy w żaden sposób o czyn. To żaden szanujący się też psycholog nie zahaczyłby zupełnie o czyn, nie ruszałby tej sytuacji w ten sposób, zarówno z psychologicznego, jak i prawnego punktu widzenia. Mhm. I jeszcze to, co ważne i co tutaj bardzo wyraźnie słyszę, to jest też realizacja prawa dziecka do bycia poinformowanym, co tak, się będzie działo, do tego, że ono jest uczestnikiem i podmiotem, a nie tylko jakimś takim dostarczycielem, źródłem dowodów, źródłem materiału dowodowego, prawda? Tak jak Kasiu opowiadałaś nam o tym, jak wyglądała historia praw dziecka i jak też wygląda i cały czas tworzy się ta historia na bieżąco, to prawa dziecka, teraz mamy takie obszary specjalistyczne. Możemy powiedzieć o prawach dziecka pokrzywdzono przestępstwem i są konwencje międzynarodowe czy akty prawa międzynarodowego, które odnoszą się do sytuacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem czy do ochrony dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym i pornografią. I te akty prawne mówią o tym, że dziecko ma prawo do informacji. To jest w ogóle bazowe prawo dziecka do informacji, co się dzieje, do specjalnego opiekuna i oprócz tego ma prawo do w ogóle reprezentacji prawnej. Także jeszcze u nas jest sporo tutaj do zrobienia, ale to, z czym, nie wiem, czy Kasiu podzielisz moje doświadczenie, ale ja się spotykam, bo pracujemy z prawnikami, w klubie prawnika naszym pracujemy z prawnikami, którzy chcieliby wspierać, reprezentować dzieci, w ogóle specjalizować się w tym obszarze prawa. I oni, może trochę paradoksalnie, przesłuchanie wyprowadziłam na dziecko z procedur i oni mówią o tym, że nie chcą informować dziecka, boją się z dzieckiem rozmawiać, bo mogą mu zaszkodzić. Czym innym jest jakby pobudzanie dziecka, czy wymaganie od niego wielokrotnego opowiadania o czynie, czym innym informowanie go o tym, co się dzieje. To we wszystkich nas zmniejsza obawy. I to jest też taka ochrona nie nad głową. Ja uważam, że to jest też bardzo takie wymowne określenie, że nie chronimy nad głową dziecka dla dobra dziecka, tylko na tyle, na ile to możliwe i jest dostosowane do stopnia rozwoju dziecka, informujemy je o tym, co się będzie działo, bo to też jest zupełnie nowa, stresująca sytuacja. Kolej też wracanie do bardzo trudnych rzeczy z przeszłości i to rzeczywiście z pewnością na obniżenie poziomu stresu wpływa takie podmiotowe potraktowanie dziecka jako partnera w tej sytuacji. Ja też chciałabym zwrócić uwagę tutaj, że paradoksalnie ten brak informacji potęguje stres i mamy taki program w fundacji, to się nazywa Opiekun Dziecka Pokrzywdzonego Przestępstwem. I tutaj myślę, że obie możemy Państwu powiedzieć,
że wpływają takie maile od dzieci, od nastolatków, którzy zwracają uwagę na to, że dzieje się jakaś sprawa wobec nich i oni nic nie wiedzą, a chcieliby wiedzieć. Ojej, to jest po prostu informacja z pierwszej ręki. Świetnie, że to powiedziałaś, Kasiu. I to rzeczywiście, myślę, że już jeśli ktokolwiek jeszcze w tym momencie naszego podcastu miał wątpliwości, jak bardzo to jest ważne, to chyba to jest argument. Szczególnie kuratorzy, żeby mieli to na uwadze, czyli profesjonalni pełnomocnicy, którzy wyznaczeni są z urzędu i reprezentują takie dziecko w sprawach jego dotyczących. O tym pewnie, co dokładnie robią, porozmawiamy za chwilę. Jeszcze porozmawiamy. Ja jeszcze chciałabym powiedzieć o kilku ważnych rzeczach związanych z samym przesłuchaniem, mianowicie o tym, dopytać was, poprosić o wyjaśnienie, dlaczego to przesłuchanie jest nagrywane i co dokładnie się dzieje w jego trakcie. Bo tak jak zaczęłaś mówić, Justyno, mamy dwa pokoje, mamy dwa pomieszczenia sąsiadujące ze sobą, w których odbywa się przesłuchanie. W jednym z nich znajduje się sędzia i biegły psycholog oraz dziecko. Natomiast co się dzieje w drugim pokoju i dlaczego są tam kamery oraz mikrofon, to znaczy w tym pierwszym pomieszczeniu. Tak, rzeczywiście pozbierajmy to trochę, bo żeby nie powstało wrażenie chaosu, bardzo nam zależy, żeby Państwo wiedzieli, jak wygląda to przesłuchanie i mogli korzystać z tej wiedzy. Czyli w tym drugim pokoju, który jest nazywany pokojem technicznym, przebywają osoby, które również powinny brać udział w przesłuchaniu. Przede wszystkim prokurator, przede wszystkim obrońca osoby podejrzanej lub oskarżonej, protokolant i przebywa też, może przebywać, osoba, która reprezentuje dziecko. Mhm. To niekiedy jest rodzic, tak jak Kasia, powiem o tym chwilę później, albo niekiedy jest to też profesjonalny pełnomocnik procesowy. I te wszystkie osoby są w tym drugim pokoju. Całe przesłuchanie, rzecz jasna, jest nagrywane, utrwalane audio i wideo. I to jest niezwykle ważne, bo kiedy podawałam ten przykład z kradzieżą samochodów, to mówiliśmy o wielokrotności przesłuchania. I to jest, ta ochrona jest teraz tak wielowymiarowa, czyli i miejsce, i przygotowane osoby, i jednokrotność tego przesłuchania. Czyli, że nagrywamy je po to, bo nagrywamy je i przeprowadzamy na etapie postępowania przygotowawczego, czyli kiedy prokurator szuka jeszcze dowodów na sporządzenie aktu oskarżenia, szuka dowodów i wyjaśnia wszystkie okoliczności sprawy. Następnie sąd, tak jak mówiłam, będzie rozpatrywał sprawę. Czyli w tym drugim, kolejnym etapie sąd odtwarza to przesłuchanie i nie ma konieczności ponownego przesłuchania dziecka, chyba że pojawią się dwie szczególne okoliczności wyjątkowe, czyli tego obrońcy nie było w tym pokoju technicznym, no to jest prawo do obrony, z którym nie dyskutujemy. Obrońcy oskarżonego. Obrońcy oskarżonego, czy też podejrzanego, dokładnie. Lub też pojawiły się nowe, istotne okoliczności w sprawie, których przesłuchanie dziecka nie wyjaśnia. Ale wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne, o czym ty powiedziałaś, Justyno, czyli o obecności tych osób w pokoju technicznym, między innymi prokuratora i obrońcy oskarżonego, bo ja to widzę jako takie, te osoby, dodajmy jeszcze, mogą porozumiewać się z sędzią i na przykład jeśli w trakcie przesłuchania zechcą zadać jakieś pytanie o szczegóły, doszczegółowiające, które będzie miało istotny wpływ na przesłuchanie, to te pytania są przekazywane sędziemu. Czyli to jest takie prawdziwe, że tak powiem, przesłuchanie, które rzeczywiście ma na celu zdobycie materiału dowodowego. To jest dopełnienie wszelkich warunków procesowych, aby ta czynność była ważna, aby nie można było zakwestionować, jak najbardziej, oczywiście. Tak jest. Oczywiście, sporządza się fragmentaryczny protokół, bo nie jest konieczny pełny, ponieważ nagranie jest załącznikiem do tego protokołu i jest ono, na nim jest utrwalony właśnie ten materiał dowodowy. Biegły jeszcze później sporządza opinię dotyczącą funkcjonowania dziecka, czyli jego warunków i stanu, w jakim był na przesłuchaniu rozwoju intelektualnego i to przesłuchanie nam potem służy. I co jest dla mnie ważne, jeszcze raz podkreślę, że to dotyczy dzieci, które doświadczyły przemocy, przestępstw seksualnych, przestępstw przeciwko rodzinie, czyli na przykład znęcania się, przestępstw z użyciem przemocy, groźby bezprawnej, czyli właściwie w większości tak naprawdę wszystkich przestępstw dzieci mogą paść ofiarą i dotyczy dzieci do 15 roku życia pokrzywdzonych i świadków. I również dzieci powyżej 15 roku życia pokrzywdzonych i świadków. Tam mamy takie dodatkowe warunki, jak to, że przesłuchanie w innych warunkach musi wywrzeć negatywny wpływ na stan psychiczny dziecka. Nawet jeśli mamy 17 lat, nawet jeśli mamy 30 lat, to myślę, że przesłuchanie na sali sądowej może wywrzeć na nas negatywny stan psychiczny, choć nie mamy tego komfortu przyjaznego przesłuchania, ale 17-latkowie, 16-latkowie mają. Czyli jeśli takie przesłuchanie mogłoby wywrzeć negatywny wpływ, to wtedy zalecane jest zgodnie z przepisami przyjazny pokój. Jeśli nas słuchają psychologowie pracujący z dziećmi, to
sądzę, że każdy z nich się zgodzi z tym, że naprawdę zgodnie ze sztuką i bez problemów etycznych takie zaświadczenie i informację jednozdaniową może napisać o każdym dziecku, które do niego trafi, nawet nie do długotrwałej terapii. Bo po prostu sala sądowa wyżej negatywny wpływ, a przyjazny pokój przesłuchań nie, a na pewno mniejszy, bo nie mówimy, że to w ogóle jest rozrywkowa sytuacja, to jest trudna sytuacja. No właśnie, to wynika z tego, co mówicie, że te przepisy chronią dzieci, że możemy być zadowoleni z tego, jak wygląda prawodawstwo w Polsce dotyczące ochrony dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, więc nasuwa się pytanie, jak stan rzeczywisty na podstawie doświadczeń fundacji ma się do tych przepisów, to znaczy, czy dzieci są przesłuchiwane w tych przyjaznych pokojach przesłuchań, czy to jest jednokrotne przesłuchanie, jak to wygląda z perspektywy fundacji? A i kolejne podstępne pytanie, bo roztoczyłyśmy tutaj, Katarzyno, taką fantastyczną wizję. W tym 2003 rok, mówiłam, czyli dość już duża historia tych przepisów o przesłuchaniu. Różne koleje, zmiana tych przepisów, doskonalenie ich, za każdym razem rzeczywiście doskonalenie ich od jednego przepisu 185a do obecnych 185a, b, d. Więc widzą Państwo cały czas progres. Widzimy progres. No i nie wiem, jak to powiedzieć. Nie jest źle, ale nie jest też dobrze. Nie jest też dobrze. Po jakimś takim momencie takiego wyżu i takiej dużej ochrony, takiego zwracania uwagi, takiego jakichś wypracowanych metod zarówno fundacji, jak i innych organizacji, takiej dużej wiedzy, specjalizacji sędziów, takiej przyszły kolejne zmiany i prawa, i rzeczywistości, na przykład losowanie sędziów i już przypadkowość, czyli nieprzygotowany sędzia może przesłuchiwać dziecko. Po na przykład takiej opcji, w której w każdym nowym sądzie budowanym lub remontowanym ma być nowy pokój przesłuchań, przyszły pokoje, które z jakichś powodów nie spełniają wymogów technicznych i przesłuchania wróciły na salę sądową w niektórych sądach. Po latach, gdzie w fundacji drzwi się nam nie zamykały, powinniśmy zamontować obrotowe i protokolanci dzwonili, pytali, czy jest wolny termin, a nas zdarzyło się nawet, że naszych wolontariuszy, bo ten program, o którym Kasia wspomniała, wolontariusze towarzyszą naszym klientom na rozprawie i sędzia pytał, czy jest wolny termin na przesłuchanie. Akurat taką miał sytuację, że na etapie postępowania sądowego. Nagle, bo tutaj jeszcze tylko dodam, że w fundacji dajemy dzieciom siłę w naszych centrach pomocy dzieciom w Warszawie, Gdańsku, Starogardzie Gdańskim, a także w Głogowie i Białymstoku. Istnieją przyjazne pokoje przesłuchań i to właśnie do nich zapraszamy lokalne sądy na przesłuchania. I ty mówisz, Justyna, o sytuacji, o takiej zmianie polegającej na tym, że kiedyś tych przesłuchań było bardzo dużo u nas, a teraz coraz częściej odbywają się w budynkach sądów. Tak, teraz odbywają się w budynkach sądów w różnych warunkach i słyszymy na przykład, że nie ma sesji wyjazdowych nawet tu na terenie Warszawy od warszawskich sądów, gdzie te pokoje u nich są słabszej jakości, jeśli są. Więc są sądy, z którymi mam bardzo dobrą współpracę i regularnie przyjeżdżają, ale są też sądy, które zaprzestały. Więc niepokoi nas ta sytuacja i zastanawiamy się, co takiego się dzieje, że przepisy się rozwijają w pozytywną stronę, a praktyka i ta rzeczywistość, znów wracam do tego początku i Kasiu, twojego sformułowania, że ta praktyka i rzeczywistość przestała nadążać za prawem albo nie chce nadążać. Nie wiem, jak to interpretować w ogóle, szczerze powiem. Ale też paradoksalnie może ja bym zwróciła uwagę na to, ten przypadek, kiedy ustawodawca się troszeczkę zagalopował i powiedz mi proszę, Justyno, jak oceniasz ten jednak problematyczny termin na 14 dni na dokonanie czynności przesłuchania, który jest często, tak przynajmniej wiem z praktyki fundacyjnej, terminem zbyt szybkim, tak? Który czyni przesłuchanie dziecka pierwszą czynnością w sprawie, kiedy jest to niekiedy za wcześnie i skutkować może przesłuchaniem niestety kolejnym. Tak, tu masz absolutnie rację. To w ogóle można powiedzieć, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane i ta zmiana absolutnie to obrazuje, bo wprowadzona w słusznej chęci jakiegoś zebrania, postępowania i umieszczenia dziecka w jakichś ramach czasowych po to, żeby mogło zacząć terapię, zresztą my wielokrotnie o tym mówiliśmy, żeby po prostu mogło zdrowieć, żeby można było przywracać go do takiego stanu stabilizacji psychicznej. Te 14 dni spowodowało to, że sądy traktują to jako jakiś straszliwy termin, którego trzeba dopełnić, a prokuratorzy pierwszą czynność, tak jak powiedziałaś, robią, wysyłają to do sądu, wysyłają wniosek do sądu o przesłuchanie dziecka i nagle po prostu po zawiadomieniu w ciągu 2 tygodni mamy przesłuchanie, które, tak jak powiedziałaś, skutkować będzie na pewno kolejnym przesłuchaniem, bo pojawią się właśnie te nowe okoliczności, bo pojawią się kolejni świadkowie, kolejne informacje. I też nie rozumiemy tej praktyki, bo często jest tak, że zawiadomienie wypływa na przykład nie od dziecka, bo jeszcze rozumiem te sytuacje, gdzie
dziecko jest jedynym źródłem informacji. To na przykład są sytuacje zgwałcenia czasami. Mhm. Ale w sytuacji, kiedy wypływa od rodzica, a wypływa na przykład od instytucji, szkoły, przedszkola, jakiejś organizacji, czy miejsca, w którym dziecko spędza dużo czasu i tam następuje ujawnienie i jest do przesłuchania wielu specjalistów i ustalenia okoliczności i nadal to dziecko jest tym pierwszoplanowym świadkiem i pierwszoplanową czynnością dla prokuratora i to skutkuje naruszeniem ochrony, no tak trzeba powiedzieć, niczym innym rzeczywiście te 14 dni. Mhm. Bo jeśli ja dobrze rozumiem, to idea tych przepisów i specjalnej ochrony dzieci polega na tym, żeby dziecko było takim ostatecznym weryfikatorem wcześniej zebranych dowodów, a nie jako pierwsza osoba dostarczycielem dalszych dowodów i tropów. Może nie słowo weryfikatorem, bo to chyba jest zarezerwowane tylko dla prokuratora. Ale żeby zeznania dziecka mogły być oceniane w świetle innych dowodów, bo trzeba ocenić ich wiarygodność. Po prostu prowadzący postępowanie musi się ocenić ich wiarygodność i czy im da wiarę, a tym samym czy uzna, że te okoliczności są potwierdzone. Więc tak, to należałoby je konfrontować i należałoby wcześniej przeprowadzać te możliwe wnioski dowodowe. Ja spotkałam się z fantastycznym jednym wnioskiem już dawno temu w sądzie na Wybrzeżu. Pozdrawiam ten sąd, jeśli mnie słucha, naprawdę, bo to jeden raz w swojej karierze zawodowej się z tym spotkałam, gdzie prokurator wystosował wniosek, jeszcze przed w ogóle 14 dniami, wystosował wniosek o przesłuchanie małego chłopca, który ujawnił wykorzystywanie seksualne i tam była, zawiadomienie było od instytucji właśnie i prokurator wnioskował do sądu przesłuchanie i sędzia odmówił tej czynności, pięknie ją uzasadniając, analizując materiał, który przesłał mu prokurator i pokazując w tych okolicznościach sprawy to, że jest jeszcze kilka innych czynności dowodowych do wykonania, przesłuchanie innych świadków, ponieważ, i tam było takie zdanie, przesłuchanie dziecka ma służyć ochronie dziecka, a nie powtórnej czy wtórnej traumatyzacji. Więc powiedział prokuratorowi, wróć do mnie, kiedy będziesz miał materiał, kiedy to rzeczywiście będzie ochrona. Cieszę się, że przywołałaś tutaj, Justyno, pozytywny przykład takiej głębokiej internalizacji, powiedziałabym, i dobrego rozumienia, takiego dobrego rozumienia idealnego, tak, rzeczywistego ochrony dobrego interesu dziecka, bo też my jako fundacja mamy, myślę, że wy jako reprezentantki działu prawnego macie dużo, całkiem sporo negatywnych doświadczeń, takich sytuacji, kiedy przepisy jakoś nie zupełnie dobrze funkcjonują. Z mojej perspektywy chyba takim największym problemem, największą bolączką, która się pojawia regularnie, jeżeli chodzi o pracę fundacji, jest brak, takie zapomnienie, brak wyznaczenia kuratora procesowego dla dziecka w sprawie, w której jest on pokrzywdzonym. Niejednokrotnie, to już przede wszystkim na etapie postępowania przygotowawczego, na dość długi czas o tej konieczności się po prostu zapomina i ten kurator jest albo dość późno wyznaczany, albo wcale. Myślę, że też się takie przypadki zdarzało i dopiero sąd zweryfikował ten fakt, że tego kuratora nie ma. A to jest etap postępowania sądowego na wyznaczenie kuratora i jest już to niestety za późno. A powiedzmy jeszcze może także o tym, jaką funkcję w postępowaniu pełni, tak troszkę dokładniej, bo to jest bardzo ważne prawdopodobnie, jaką funkcję w postępowaniu karnym pełni kurator procesowy i w jakich sytuacjach jest on wyznaczany, jakie są jego zadania? Już zahaczyłyśmy o tego kuratora wcześniej, ponieważ tak jak tutaj Justyna opowiadała o historii jakby działalności fundacji, no to jedną z takich zmian prawnych, które wymogła fundacja, to znaczy jakby naciskała na nią, bo była bardzo uzasadniona ta zmiana, to było to, że kuratorami dzieci pokrzywdzonych przestępstwem stali się pełnomocnicy zawodowi. Wcześniej była taka sytuacja dość przykra, że na kuratorów wyznaczano najczęściej osoby, które chciały się tej funkcji podjąć. Niejednokrotnie byli to pracownicy sądów, administracyjni pracownicy sądów, którzy pełnią fantastyczną pracę, jednak jakby do tego nie mają za bardzo wiedzy, tak, która by im pozwalała bronić interesów dziecka na etapie postępowania karnego, bo mówimy tutaj o wiedzy typowo prawniczej, wiedzy o meandrach procesu, o koniecznych wnioskach dowodowych, o ustaleniu taktyki procesowej. Więc tutaj na szczęście ustawodawca odpowiedział na te apele. W chwili obecnej kuratorem procesowym może być wyłącznie adwokat lub radca prawny. Takiego kuratora wyznacza sąd rodzinny i to w zasadzie nie tylko w postępowaniach karnych, ale my się do ich omówienia ograniczymy. Także w każdym postępowaniu, w którym rodzic nie może reprezentować dziecka. Może to wynikać z różnych powodów, może to wynikać na przykład z konfliktu interesów. Czyli mówimy o sprawach cywilnych, w których dziecko ma swoją
samodzielną pozycję procesową, jest na przykład pozwanym obok matki lub obok ojca i w tym momencie musi mieć kogoś, kto będzie jego interesy reprezentował, ponieważ interesy dwojga pozwanych mogą być po prostu sprzeczne. Mhm. Ale w tej naszej działce działalności fundacyjnej mówimy tutaj o takiej sytuacji, kiedy kurator jest wyznaczany, gdy sprawcą jest jeden z rodziców, sprawcą przestępstwa względem dziecka i wtedy jakby to jest obowiązek, żeby taki kurator został wyznaczony, czyli organ prowadzący postępowanie, prokurator powinien o wyznaczenie takiego kuratora zawnioskować. Kurator jest przedstawicielem dziecka, czyli on działa w jego interesie. I tutaj troszeczkę może dysonans taki poznawczy po stronie pełnomocników zawodowych powstaje, ponieważ oznacza działanie w interesie dziecka niekiedy może oznaczać nawet nieskarżenie jakiejś decyzji procesowej. Bo my jako prawnicy zawodowi jesteśmy przyzwyczajeni, żeby skarżyć wszystko, co się da i do oporu, tak troszeczkę paradoksalnie powiem, ponieważ taka jest zasada prowadzenia naszego zawodu, że niekiedy w zasadzie bardzo rzadko można powiedzieć stop, próbuje się wszelkiej możliwej drogi. Niekiedy dla dziecka, w interesie dziecka będzie to, żeby jakiejś decyzji procesowej nie skarżyć. Z przykrością tutaj stwierdzę, że to może nastąpić na przykład w przypadku, kiedy do tego przestępstwa nie doszło, a jest prowadzone postępowanie karne z uwagi na konflikt rodzicielski, tak? Czyli jakby zawiadomienie było efektem konfliktu rodzicielskiego, a nie faktycznego krzywdzenia. W takim momencie kurator powinien tą okoliczność rozpatrzyć i na przykład postanowienia o umorzeniu postępowania nie skarżyć. Ale oczywiście, żeby taką możliwość podjęcia takiej decyzji miał, to musi się nie tylko ze sprawą zapoznać rozumianą, tak znowu tutaj taka nasza maniera troszeczkę prawnicza wychodzi, nie tylko zapoznać z aktami sprawy, ale też musi przede wszystkim też jakby na tropie tej podmiotowości, która jest takim naszym motywem przewodnim tutaj, musi się spotkać z dzieckiem i musi się spotkać z jego rodzicem niekrzywdzącym i nie tylko się z nimi zapoznać, ale też porozmawiać, przedstawić na jakim etapie jest sprawa, też uzyskać informacje, które są relevantne dla danej sprawy, czyli to mogą być na przykład informacje o stanie zdrowia chociażby dziecka. Tak? Ta komunikacja pomiędzy rodzicem a kuratorem powinna być dwustronna. Spotkanie, szczególny nacisk kładę tutaj też na spotkanie z dzieckiem, czyli na to, aby kurator przedstawił mu się, wyjaśnił swoją rolę i też na ile jest to możliwe, spróbował mu wyjaśnić, na czym polega sama sprawa. Żeby pamiętać o tej informacji dla dziecka, żeby ono nie czuło, że znowu coś się dzieje ponad jego głowami i też ta zasada podmiotowości po prostu troszeczkę nakłada obowiązek taki na kuratora, żeby chociaż spróbował porozmawiać niezależnie od wieku dziecka, tak bym powiedziała, nie wiem czy się zgodzisz ze mną Justyną, ale żeby tą próbę podjąć, warto tutaj, ja może zwrócę uwagę Państwa słuchających nas na takie wydarzenie cykliczne prowadzone przez fundację, czyli Klub Prawnika, gdzie my po prostu przybliżamy i gdzie przybliżamy jak reprezentować dziecko, ale też staramy się te ewentualne lęki, które mogą pojawić się po stronie pełnomocnika. To, co mówiła Justyna, a że może skrzywdzę dziecko, informując je o tym, na jakim etapie jest sprawa, czy co dzieje się w sprawie. My te lęki też staramy się w jakiś tam sposób obniżyć, tak? Czyli przychodząc do nas, czy to na nasze wydarzenia cykliczne, czy też w ogóle kontaktując się z fundacją, myślę, że dostaniecie Państwo solidną porcję wiedzy, która pozwoli podjąć się tej trudnej jednak czynności, ale też bardzo dającej bardzo dużą satysfakcję. Ponieważ taka praca kuratora, to też nie zapominajmy, tutaj mówimy o tej podmiotowości, ale to też jest taka solidna praca prawnicza, która wymaga tej właśnie taktyki procesowej, odpowiedniego zadawania pytań na tych przesłuchaniach, o których rozmawialiśmy, obecności na tych przesłuchaniach. Więc myślę, że warto się na pewno jej podjąć. To tutaj ja jeszcze od razu zareklamuję i zaproszę, chociaż będę to jeszcze powtarzała na koniec, przychodząc do nas, czyli albo kontaktując się z fundacją, albo zaglądając na stronę wspd.fdds.pl, gdzie jest wiele informacji i dla kuratorów procesowych, i dla innych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Bo to jest właśnie strona naszego programu Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku, który realizujemy od wielu lat, od początku fundacji właściwie, pod różnymi nazwami, bo trochę o tej historii Państwu opowiadałam. A w tej chwili jest on finansowany dzięki grantowi z funduszy EOG. Przechodząc z poziomu przepisów do poziomu rzeczywistości i doświadczeń fundacji, powiedzmy jeszcze o tym, jak
wygląda praktyka realizowania funkcji kuratora procesowego? Czyli czy mamy jakieś dobre przykłady, może trochę gorsze przykłady reprezentacji dzieci w procedurach na podstawie waszych doświadczeń? Może ja zacznę, a ty, Justyna, uzupełnisz ze swojego dużo bardziej bogatego doświadczenia, ale wydaje mi się, że jednym z głównych problemów jest mało chętnych do pełnienia funkcji kuratora, ponieważ te obawy występują cały czas wśród pełnomocników zawodowych, że być może nie podołam, nie sprostam, być może ta działka jakby prawa jest troszeczkę uważana za niszową, względnie niedochodową. Mhm. To jest taki problem, że różne powody powodują, że chętnych do pełnienia roli kuratora jest mało, a przepisy wymagają, żeby jakby kurator miał też wiedzę na temat reprezentowania dziecka, czyli taką wiedzę prawniczą, ale też żeby był jakby miał świadomość swojej roli i tego, jak ją pełnić, w tym między innymi tą rozmowę czy ten kontakt nawiązać. Drugi aspekt jest taki, że jeżeli ktoś zostanie wyznaczony kuratorem, to nie zawsze może jest gotów sprostać tej roli i na przykład zapomina o tym, że musi to dziecko reprezentować osobiście, tak? Że tutaj nie wchodzi w grę wysłanie aplikanta na taką sprawę, tylko jednak trzeba te czynności solidnie wykonać osobiście. A inne może ty, Justyno, uzupełnisz? Powiedziałaś te najważniejsze. Ja bym jeszcze tylko pociągnęła ten temat przygotowania właśnie. Przepisy zakładają, że osoba, która reprezentuje dziecko, właśnie adwokat czy radca prawny, ponieważ uchwalając te przepisy, ustawodawca stwierdził, że jakby wszelkie możliwe potrzeby dziecka pod względem prawnym, ale i też takim etycznym zapewni właśnie pełnomocnik, czyli adwokat lub radca prawny, bo jego funkcjonowanie, jego przepisy zawodowe gwarantują jak najwyższą jakość pełnienia tej roli. No i tutaj ustawodawca, absolutnie zgadzając się, że rola tutaj pełnomocników jest niezwykle ważna, ale ustawodawca nie przewidział, że w procesie kształcenia tychże, no jednak takiej specjalizacji w stronę dziecka nie ma lub jest też niewiele. Jest ona fragmentaryczna, w tej chwili jest uzupełniana, a przepisy zakładają, że ta osoba ma mieć przygotowanie w sprawach z udziałem dziecka. I nie zapewnia tego, wydaje mi się, aplikacja w takim wymiarze, jakby mogła. Również rzeczywistość jest taka, że no, zbieramy doświadczenie pracując z bezprawami, na żywym organizmie. To zawsze jest no, trudne bardzo. Więc wydaje mi się, że ta wartość przygotowania powinna być tutaj wzmocniona. Ja w ogóle jestem fanką specjalizacji. Wydaje mi się, że nasze przepisy już zmierzają w stronę takiego bycia idealnymi. Dobrze byłoby teraz je połączyć w system i w to, że czy to z przemocą fizyczną w rodzinie, czy domową, czy to ze pomocą dziecku krzywdzonemu nie ruszymy, jeśli nie będzie sędziów specjalistów do pracy z dzieckiem, adwokatów, radców specjalistów, którzy po prostu oprócz wiedzy prawnej posiadają wiedzę psychologiczną, w pewnym sensie socjologiczną, bo to tylko zapewni im taki komfort i zniweluje obawy w pracy z dzieckiem, więc te aspekty. Kolejna też rzecz jest taka, że mimo że już kilka lat kurator procesowy, czyli w tym procesie prawnym funkcjonuje, to ciągle jakby w tym wymiarze sprawiedliwości prokuratura, policja, no często zapominają o tym elemencie i on jest jakoś pomijany albo nieistotny, albo ustanawiany zbyt późno, albo też nie wydaje się istotny. W ogóle nie ma takiego przepływu, jakiegoś takiego współpracy, bo wydaje się, że kurator procesowy powinien być oczywistym partnerem do współpracy dla prokuratora. Prokurator różne informacje powinien uzyskiwać od niego i odwrotnie. I tego przepływu informacji, jakiegoś takiego systemu tutaj nie ma, tylko każdy pracuje indywidualnie. No i jeszcze ten rodzic, który jest niekrzywdzącym rodzicem, ale jednocześnie nie może reprezentować swojego dziecka, czyli ten fragmencik władzy rodzicielskiej został mu na czas procesu tylko, na czas postępowania zabrany, na czas postępowania. Ten rodzic też jest porzucany, to też jest problem. Kuratorzy się nie chcą kontaktować, też nie są przygotowani, bo albo obawiają się zalewu informacji, albo zalewu emocji. Albo też ja spotykam się z takimi odpowiedziami, że to jest wbrew interesowi dziecka, żeby się kontaktować z tym rodzicem. Odmawiają mu wprost. Więc to jest dla mnie niezrozumiałe, bo przepisy, tak jak powiedziałaś, Kasiu, wprost nakazują udzielanie informacji i kontaktowanie się. Więc tu jest dużo jeszcze niezrozumienia, wyprostowania tej instytucji i zdobywania wiedzy. Dlatego zapraszamy do nas, czy na spotkania cykliczne, czy na stronę. W tej chwili jesteśmy też w trakcie, również z projektu, o którym mówiłam, projektu Aktywni Obywatele, w trakcie wydawania broszur informacyjnych. Pierwsze broszury dla dziecka i rodzica o kuratorze procesowym i też uaktualnienie takiej specjalistycznej broszury dla profesjonalistów, którą wydaliśmy i która jest, a teraz ją uaktualnimy w związku ze zmianą przepisów i to jest taka już solidna
pozycja, bo to jest, bym powiedziała, poradnik i no, nie wydaje mi się możliwe reprezentowanie dziecka bez zapoznania się z nią. Jeszcze raz zapraszamy na stronę wspd.fdds.pl. A jak myślicie, co należałoby zrobić, może nie tylko z poziomu fundacji, ale może trzeba powędrować szczebel albo dwa wyżej, co trzeba w Polsce, w prawie, w praktyce stosowania prawa zrobić, aby sytuacja dzieci się poprawiła, tych dzieci uczestniczących w procedurach karnych? Jeżeli chodzi o procedury karne, to w zasadzie to już zostało powiedziane przez Justynę. Ta specjalizacja sędziów przede wszystkim, prokuratorów, potem pełnomocników zawodowych, adwokatów i radców prawnych, ona by bardzo dużo pomogła. Druga rzecz, pomogłaby zmiana na etapie kształcenia, tak? Czyli mówimy zarówno o tych, w zasadzie o wszystkich tych wymienionych grupach zawodowych, żeby ten element reprezentowania, ale też psychologii po prostu, rozwoju dziecka pojawił się na etapie kształcenia, żeby ci profesjonaliści mogli po pierwsze, mieli w ogóle szansę zapoznać się z taką działką prawa, a potem mieli szansę ją po prostu wybrać, bo być może wiele osób by się odnalazło w tej działalności, gdyby nie to właśnie, że nie mają okazji się z tym zapoznać, a później nie ma na to albo czasu, albo nie ma też gdzie, ponieważ jedynym podmiotem, o którym mi wiadomo, który prowadzi takie zajęcia, to jest właśnie fundacja. Ale fundacja nie prowadzi tych zajęć na przykład na aplikacjach, co byłoby na pewno jakby pożądane w tym aspekcie, żeby wzmocnić po prostu tą wiedzę profesjonalistów i po pierwsze dać im szansę na wybór, a po drugie, nawet jeżeli nie wybiorą jej teraz, takiej specjalizacji, mogą zechcieć wrócić do niej za kilka lat swojej kariery i wtedy też będą mieli te podstawy i będą mieli na czym budować. Ja bym też wróciła nawet do etapu studiów, bo to, co pokazuje nam realizacja programu w tym grancie Aktywni Obywatele, to mamy takie działanie jak wizyty studyjne i wbrew pandemii przygotowałyśmy się na to, żeby zdalnie oprowadzać po naszym Centrum Pomocy Dzieciom i też pokazywać, co jako prawnicy specjalizujący się w pracy z dziećmi robimy. I muszę powiedzieć, że studenci po prostu bardzo byli zainteresowani i to jest działanie, które właściwie to jest projekt dwuletni, a zrealizowaliśmy go w jeden rok, bo było tyle grup, co więcej, zgłosiła się do nas grupa licealistów, która chciała wiedzieć, jak funkcjonujemy, więc też takie naprawdę umieszczenie pewne, tak jak słyszę Kasię, która mówiła naprawdę o prawach dziecka, to pewne ważne zręby naszego funkcjonowania, zarówno jako społeczeństwa, jak i w ogóle jako ludzi, czyli na przykład prawa dziecka, czy prawa osób niepełnosprawnych, powinny być po prostu stałym elementem edukacji i to powinno być od najmłodszych lat, tak? Te lekcje raz w roku dotyczące konwencji praw dziecka może powinny się zmienić w jakiś blok programowy, który by towarzyszył dzieciom na różnych etapach ich rozwoju, potem studentom, a potem prawnikom. To by było bardzo istotne. To, co nam by się marzyło, tak myślę, w dziale prawnym, to jest to, o czym mówiłam, czyli żeby zaczęły się te różne końcówki ochrony spinać, żeby nie było takiej, że otaczamy dziecko i wyciągamy do siebie ręce i wszyscy mamy wyciągnięte ręce, czyli dużo, ale jakoś nie możemy się zetknąć palcami, żeby to po prostu było to zetknięcie, czyli ten system. I wracam do tego, o czym mówiłyśmy, czyli do tego, jak my pracujemy w fundacji, czyli z dziećmi doświadczającymi przemocy, doświadczającymi krzywdzenia, pracujemy w trybie interdyscyplinarnym. Nasze centra pomocy dzieciom, które wymieniłaś, gromadzą u siebie specjalistów, pracują zespołowo, zastanawiają się nad przypadkiem, zastanawiają się, jakiej pomocy możemy udzielić. Chcemy być otwarci też dla wielu profesjonalistów, którzy są wokół tego dziecka. Zapraszamy do naszych centrów, do naszych pokoi, do nas samych i wspólnie wypracowujmy cel, jaki chcemy zrealizować w sytuacji czy w sprawie każdego indywidualnego dziecka i w tym trybie interdyscyplinarnym. I gdybyś pytasz, Aniu, co by się miało zdarzyć, to gdybyśmy odkryli ropę albo ten gaz łupkowy w Bieszczadach, mieli mnóstwo pieniędzy, jak w krajach Półwyspu Arabskiego, nie przeznaczali ich na piłkę nożną, tylko na zbudowanie systemu, na to, żeby specjaliści mieli po kilkoro dzieci, żeby mogli się kształcić ustawicznie i żeby państwo zapisało, że w ten sposób pomagamy dzieciom. Że tak jak są ośrodki pomocy pokrzywdzone przestępstwem, finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości z funduszu, tak jest ośrodki pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem, centra pomocy dzieciom. Mówisz, Justyna, o pomocy interdyscyplinarnej. Nie używając tego słowa, opisujesz system Barnahus, czyli taki system, który polega na tym, że w jednym miejscu, dokładnie w Centrum Pomocy Dzieciom, skupiają się specjaliści, dobrani specjalnie ze względu na
sytuację danego konkretnego dziecka i jego niekrzywdzącego opiekuna lub całej rodziny z wyjątkiem sprawcy przemocy i oni razem w tym jednym miejscu bez konieczności odsyłania dziecka do wielu placówek. Dokładnie tak. To oni się spotykają i właśnie koncentrują wokół tego dziecka, jego sytuacji i tego, jak mu pomóc pod względem prawnym, psychologicznym, terapeutycznym, psychiatrycznym, medycznym. Tak, dokładnie tak. To jest system, z którego my korzystaliśmy, tworząc nasze centra jako organizacja pozarządowa i współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi. To jest właśnie system Barnahus, ale ten system nie jest tylko w krajach skandynawskich, ale jest na przykład w Chorwacji. Więc i z tym, że ten system jest zakotwiczony w prawie wtedy. Nie jest tak, że ktoś go robi z przypadku, czy jak ma pieniądze. Czy też inny system, z którego korzystaliśmy na samym początku, to Child Advocacy Center właśnie w Stanach Zjednoczonych, które na podobnej zasadzie działają, z tym, że skupiają się jakby wyłącznie w zakresie spraw karnych, czy też spraw w ogóle sądowych. No nie wiem, Kasiu, czy ty sobie wyobrażasz taką sytuację w polskim systemie prawnym? To ci spytam jako prawnika funkcjonującego na naszej sali sądowej wielokrotnie. W Sztokholmie, kiedy byłam i oglądałam właśnie jeden z Barnahusów, to przesłuchanie prowadzi policjant, przede wszystkim przeszkolony, który co roku przechodzi szkolenie przypominające. On rozmawia sam na sam z dzieckiem. Przesłuchanie jest nagrywane i w tym pokoju obok siedzą zarówno przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, jak i służb socjalnych, czy służb jeszcze innych, które są zaangażowane w sytuację dziecka. I po przesłuchaniu każdy sobie bierze w torbę tą jedną kasetę i służy mu to do tego, żeby podejmować decyzję na podstawie tego, co dziecko powiedziało. I ono już później nie musi nigdzie tego powtarzać. No i teraz wyobraźmy sobie, czy to jest możliwe, że każdy z kasetą wychodzi po przesłuchaniu u nas w kieszeni. Będzie trudno, tak. Tak będzie trudno, ale naturalnie też... jakby cały ten inny aspekt tych Barnahusów, tak, tych centrów jest też bardzo istotny i o tym wspomniałaś, czyli spotkanie wielu specjalistów w jednym miejscu. Dokładnie. I to jest do zrobienia jak najbardziej, do tego, żeby dziecko mogło właśnie, to jest bardzo trafne określenie, nie pielgrzymować z tym rodzicem, nie szukać tej pomocy. Wiemy też o sytuacji psychiatrii dziecięcej. Tutaj Dokładnie. W takim centrum pomocy dzieciom jest też miejsce dla psychiatry, który po prostu przyjmuje krócej, tak? Jakby krótszy czas oczekiwania jest na przyjęcie. Tak. I my jako fundacja chcielibyśmy, żeby takie centra istniały w całej Polsce, żeby wszystkie dzieci i ich rodzice mieli do nich łatwy dostęp. A do tego potrzebne, oprócz tej ropy naftowej i gazu łupkowego, są też zmiany w prawie, ale... I też chęci. Jeśli ktoś słyszy nas, jakiś włodarz miasta w samorządzie, który ma tutaj wolne środki, albo nawet nie ma wolnych środków, tylko je po prostu znajdzie, to zapraszamy do fundacji, bo jesteśmy gotowi pomóc Państwu takie centrum na Państwa terenie stworzyć i bardzo chętnie będziemy tu współpracować, wspierać na wszelkie możliwe sposoby, a też, czy ja mogę zdradzać, Katarzyno, Twoje marzenia? Jak najbardziej. Jedno z marzeń Katarzyny to jest takie, że po tym flagowym projekcie, o którym mówiła, analizy śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci, kolejnym takim lobbingowym działaniem tutaj to będzie wprowadzenie tych centrów, takiej formy pomocy do prawa i znając tutaj sprawczość, to myślę, że tutaj będzie to jak najbardziej możliwe. Z pewnością. Ja może troszeczkę dobnę naszą rozmowę taką klamerką z początkiem, ponieważ... Warto podkreślić, że w rekomendacjach Komitetu Praw Dziecka znalazło się też zapis o tym, że Polska powinna, pożądane jest, aby wprowadziła model Barnahus jako model obowiązujący w pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem. Jest to bardzo duża szansa, uważam, którą możemy wykorzystać i po prostu za te 5 lat pochwalić się tym, że to się udało i została taka pomoc dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem zagwarantowana. Tak, to jest bardzo ważne, ale ja chciałabym jeszcze nawiązać do tego, co ty, Justyno, powiedziałaś, zwracając się do włodarzy miast, ponieważ to, co robimy teraz jako fundacja, zanim nastąpią jakieś zmiany systemowe, przełomowe, to szukamy i samorządów, i organizacji pozarządowych działających w Polsce, które chciałyby razem z nami kolejne centra pomocy dzieciom zakładać, ponieważ uważamy, że to jest taki kierunek, w którym chcemy się rozwijać, to znaczy szukanie dobrych partnerstw i pomoc w tym, aby ten model aplikować w kolejnych miastach. Teraz w Białymstoku i w Głogowie już od lat istnieją centra pomocy dzieciom prowadzone przez fundację Klanza oraz Szansa, a kolejne centra powstaną niebawem, no i szukamy, nieustannie szukamy... Ropy naftowej i włodarzy miasta. Tak, tak, to jest nasz cel. To jest nasz cel. Zmierzając powoli do końca, chciałabym jeszcze poprosić Was o rozwinięcie tematu, który się tutaj pojawiał, a myślę, że wart jest naszej uwagi, bo to jest też bardzo ważny obszar działania fundacji i zmiany, kolejnej zmiany systemowej, jaką mamy nadzieję wprowadzić, a mianowicie procedura Serious Case Reviews.
Proszę Kasiu, żebyś opowiedziała, jaki jest, co to takiego jest, na jakim etapie jest teraz ta ustawa i co się może wydarzyć. Dziękuję Aniu za tę fantastyczną wręcz zajawkę przyszłego odcinka podcastu, mam nadzieję. Tak jak w zasadzie już ja wspominałam na początku i trochę też wynikało z Twojego pytania i z samej nazwy tej procedury, systemowa analiza przypadków śmierci dzieci jest to taki akt prawny, którego wprowadzenie postulujemy. I ten akt zakładałby, że powstałoby ciało przy Rzeczniku Praw Dziecka, czy też w ramach struktury jego biura, które badałoby przypadki śmierci dzieci, ale nie pod kątem takim, jak robi to prokurator czy sąd później w postępowaniu karnym. Takie ciało, czy też jakby specjaliści powołani przez rzecznika, oni patrzyliby na sprawę, w której niekiedy dochodzi do tragicznego wprost krzywdzenia, może dojść do śmierci dziecka, może dojść do jego samobójstwa w wyniku krzywdzenia, może dojść także do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu takiego dziecka. Oni by spojrzeli na to, co się w sprawie zadziało, pod kątem poszukiwania braków systemowych, czyli tego, co się wydarzyło, że jakaś służba nie zauważyła krzywdzenia dziecka, jak jeszcze można było mu pomóc, jak jeszcze ten najtragiczniejszy skutek nie zaszedł. Czyli analizie podlegałoby w zasadzie działanie wszystkich służb zaangażowanych w pomoc temu dziecku i jego rodzinie. Mówimy tutaj o służbach edukacyjnych, medycznych, o służbach socjalnych, o wymiarze sprawiedliwości, o policji, o każdym, kto miał jakąś styczność i być może nie zauważył. No i jeżeli te kluczowe momenty gdzieś sobie jakby znajdziemy w tej sprawie, kiedy nie zauważył, kto nie zauważył, to potem ostatnim kluczowym jednak pytaniem będzie, dlaczego nie zauważył. Czy nie zauważył dlatego, że był przeciążony pracą, były jakieś niedomagania organizacyjne w danej służbie? Czy może brakło mu wiedzy, a wiedzy mu brakło dlatego, że na przykład wystąpiły braki w wykształceniu, które dałoby się uzupełnić w ten sposób, że doszłoby do zmiany podstaw programowych kształcenia danych służb, bądź też pojawiłyby się jakieś obowiązkowe kursy, które dana służba musiałaby przejść. Oczywiście może się okazać, że powodem takiego stanu rzeczy było po prostu niedofinansowanie. To też byłby jakiś wniosek, który mógłby nas doprowadzić do pozytywnych zmian i być może dzięki takiemu badaniu, ja mówię być może, w zasadzie na pewno, dzięki takiemu badaniu moglibyśmy coś zmienić na tyle, że do kolejnej śmierci, czy też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bądź też samobójstwa dziecka pozostawionego samemu sobie po sytuacji krzywdzenia, po prostu by nie doszło, ponieważ bylibyśmy jako państwo, jako społeczeństwo, jako służby zdolni wcześniej zareagować, bo nie bylibyśmy po prostu tutaj ślepi, tak? To mogę takiego otwartego słowa użyć, na to krzywdzenie i tylko bardziej jakby zorientowani na to dziecko, kiedy jeszcze można było mu pomóc, tak? Bo kiedy dochodzi do śmierci dziecka, do śmierci tak tragicznej, jak na przykład przypadek Hani Skłodzka, no to możemy oczywiście zastanawiać się, kto zawinił, możemy skazywać winnych, ale to zarówno jakby, to jest też ważne, tak? To jest element wymiaru sprawiedliwości, to ma nam jako społeczeństwu pokazać, że takie czyny są potępione i one bardzo słusznie są potępione i bardzo karane surowo, ale to jest jednak za mało, bo to kolejnego dziecka, to, że ten czy inny człowiek poniesie karę, to kolejnego dziecka po prostu nie uchroni. To jego sytuacji krzywdzenia nie zatrzyma. Do tego potrzebne są inne działania i my mamy nadzieję, że będziemy w stanie tą procedurę uruchomić w najbliższym czasie. Najbliższym, to znaczy mówimy oczywiście o roku czy dwóch i ona będzie działać wzorem procedur brytyjskich. Tutaj akurat Anglia jest liderem tej procedury analizy systemowej przypadków krzywdzenia dzieci. Ale to już jest materiał na kolejny odcinek, mam nadzieję. To powiedzmy może jeszcze teraz tylko, dlaczego ma takie duże znaczenie to, że prace tej komisji odbywają się równolegle z postępowaniem sądowym, z pracami prokuratora, czyli nie są częścią procesu dochodzeniowego? Jasne. To przede wszystkim ma takie znaczenie, że wymiar sprawiedliwości ma swoją rolę i nikt nie planuje tej roli mu odbierać. Poszukiwania winnych, od skazywania, od oskarżenia są już konkretne organy, są prokuratury i sądy i to ma u nich zostać, a taka rada, czy jakkolwiek nazwiemy to ciało, które miałoby powstać w ramach struktury organizacyjnej Biura Rzecznika, to ciało ma się skupić na tym, co zawiodło, po prostu, czyli też nie ukrywajmy, że pytać po prostu
osoby zaangażowane w przypadek, w pomoc danej rodzinie, pytać, poszukiwać, zadawać pytania, drążyć, badać akta, czyli robić wszystko, co by gdzieś tam pozwoliło temu ciału, tej radzie, po prostu odtworzyć to, co się wydarzyło w sprawie, tak historycznie. A żeby to zrobić, to też osoby, które będą odpytywane przez daną radę, czy ekspertów pracujących z konkretnym przypadkiem, muszą mieć gwarancję, że to, co powiedzą, nie zostanie przeciwko nim wykorzystane. Z tego względu taka rada nie może, nawet nie powinna, nie może ustalać winy czy odpowiedzialności, aby nie powstała obawa u osób, które mogą się realnie przyczynić do poprawy systemu. Nie powstała taka obawa, że zostaną oni czy inne osoby pociągnięte do odpowiedzialności. Te słowa zostaną użyte przeciwko nim w postępowaniach karnych czy dyscyplinarnych. Od tego są inne podmioty, a rada miałaby się skupić tylko i wyłącznie na badaniu tego, co zawiodło, czego brakuje, czego nie ma w systemie, jak możemy system poprawić, bo to jest taki model, który wydaje mi się fundacji jest bardzo bliski. Jest to model państwa uczącego się, czyli wyciągającego wnioski, bo karać mogliśmy, myślę, że w XIX wieku, tak? W XX wieku mogliśmy się skupiać na karze, na tym, żeby była jak najsurowsza, żeby była... To jest nadal oczywiście ważne, żeby przede wszystkim była nieuchronna. O tym też często zapominamy jako społeczeństwo, skupiając się na tym, że żądamy kary, tak? Żądamy jak najlepiej najsurowszej kary dla sprawcy, a nie zastanawiamy się, co możemy zrobić, żeby po prostu tej kolejnej osoby nie karać, bo nie doszłoby do przestępstwa. Nie doszłoby do przestępstwa, to znaczy, że prewencja działa tak, jak należy. Prewencja też rozumiana nie tylko w taki sposób, że badamy czynniki, które umożliwiły jakby dojście do przestępstwa, ale po prostu jesteśmy w stanie w ogóle zareagować, zanim jakiekolwiek takie jakby znamiona, już poważne znamiona przestępstwa w ogóle zajdą. Dziękuję Katarzyno, dziękuję Justyno. Myślę, że to, o czym wspominałyście, czyli kolejne odcinki tego podcastu nieuchronnie nam się jawi na horyzoncie, bo dużo z tych rzeczy, które poruszyłyśmy, mam takie poczucie, wymaga dalszego dopowiedzenia i rozwinięcia, ale na dzisiaj już dziękuję i Wam, i naszym słuchaczom. Jeszcze raz zapraszam wszystkich na stronę programu Wymiar Sprawiedliwości i Przyjazne Dziecku, czyli wspd.ftts.pl. Tam znajdą Państwo między innymi informacje o naszej najnowszej kampanii społecznej, która jako żywo dotyczy właśnie tych problemów, o których teraz rozmawiałyśmy, to znaczy tego, że ta kampania społeczna Wysoki Sądzie Zobacz Mnie dotyczy dzieci uczestniczących w procedurach karnych jako świadkowie albo osoby pokrzywdzone i tego, że przy bardzo dobrych przepisach prawnych, jakie teraz mamy, są jeszcze rzeczy do naprawienia związane z praktyką ich stosowania. Właśnie na to chcielibyśmy zwrócić uwagę w tej kampanii. Przygotowaliśmy spot, przygotowaliśmy materiały graficzne. Jakąś częścią i dopełnieniem tej kampanii